Cała dupinka w pyłku. Okidoki, koleżanko, ucinamy cię, bo jesteś mi potrzebna do filmu. Że koniec rośnięcia. Chodź tu. Tadam. Idziemy. Dzisiaj pokażę Ci, jak zrobić przepyszne kulki mięsne z cukinią. Będziesz potrzebować do tego taką małą cukinię. No i najpierw, co musisz zrobić, to odciąć początek i końcówkę. Oczywiście cukinię wcześniej myjemy, ja już to zrobiłam. No i teraz co robimy? Bierzemy tarkę i ścieramy cukinię na dużych oczkach. I teraz tak, z tartej cukinii nie odciskamy. Sok, który się tam zgromadzi, ma zostać. Cukinia starta, więc teraz dodajemy garść szczypioru, takiego z cebulki. Dodajemy 100 g startego białego sera cheddar, sól do smaku, dodajemy czarnego pieprzu, suszonej cebulki, suszonego czosnku. Całość zamieszajcie z tymi przyprawami. I teraz tak, dodajemy 3 stołowe łyżki śmietanki kremówki. Nie jest to konieczne, ale dla lepszego smaku po prostu to dodaj. Do całości dodajemy jedno całe jajko. I z powrotem wszystko bardzo dokładnie ze sobą wymieszajcie. Masa cukiniowa wymieszana. Teraz bierzemy do miski, dajemy 400 g mięsa mielonego i dodajemy całą tą masę z przyprawami do tego mięsa. Przez chwilę mieszamy mięso z cukinią łyżką. A po chwili wyrabiamy już mięso z tą cukinią razem. Chodzi o to, żeby mięso wypiło jak najwięcej tego soku z cukinii, żeby przeszło tym fajnym smakiem. Jak już dobrze mięso wyrobicie, obok przygotujcie sobie bułkę tartą. No i zaczynamy robić mięsne kulki. Kulki oczywiście obtaczamy w bułce tartej i odkładamy na chwileczkę na bok, na talerz, deskę, co tam macie. Jak już zrobicie takie kule, to idziemy je smażyć. Kulki smażymy z każdej strony po kilka minut. I voilà, kuleczki mięsne z cukinią zrobione. Ekspresowy obiad, kuleczki się rozpływają w ustach, ale to trzeba spróbować, żeby się przekonać. Smacznego!